Witam jeszcze raz. Właśnie wróciłam z MOPS-u na ulicy Chłopskiej w sprawach rodzinnych. Złożyłam wniosek o stypendium szkolne dla młodszej córki w wieku gimnazjalnym. Nie potrafiła mi pani żadnych informacji udzielić co do tego wniosku, co do rozpatrywania. Oprócz tego, że będzie rozpatrywany zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, w skrócie KPA. Czyli 30 dni maksymalnie i mówiła coś o 30 dniach, czyli już widać, jak oni są nastawieni. No, biegałam po piętrach, żeby ten wniosek w ogóle znaleźć. Wszystkie rubryki wypełniłam 0000000, ponieważ jestem na bezrobociu kilka lat, zarejestrowana w Urzędzie Pracy, bez prawa do zasiłku, bez jakiejkolwiek pomocy. To już mówiłam na poprzednim filmie na wejściu, dlatego jestem zmuszona do ubiegania się o pomoc, co przynajmniej dla dziecka, a chyba w następnej kolejności zacznę ubiegać się o pomoc także dla mnie, dla mojej osoby, jako matki dwójki dzieci, która jest samotnie wychowująca i bardzo chora, niezdolna do pracy w trybie takim ciągłym. Jestem magistrem prawa, przypomnę, i w związku z tym Urząd Pracy obsługuje mnie na stanowisku tutaj we Wrocławiu E, czyli prawnicy i ekonomiści z wyższym wykształceniem. Nie ma żadnej pracy oprócz księgowych. Czasami się zdarzają jakieś oferty. I moje kandydowanie do Senatu z okręgu JOW jutro o 24 niestety się skończy, ponieważ nie zostanę zarejestrowana, chyba że jakiś cud nad Odrą się stanie, na żadnych listach kandydatów. Jak to się zadziewa, to jest sprawa na dłuższy film, na dłuższą rozmowę. Jak to się zadziewa, proszę Państwa, że na listach kandydatów będziecie Państwo do wyboru 25 października 2015 roku znowu mieli prawdopodobnie samych Żydów z góry na dół. I to wszystko jedno w której opcji politycznej. Po prostu ja już to widziałam przy wyborach samorządowych do 16 listopada 2014 roku, w których kandydowałam też do Sejmiku Dolnego Śląska i wypchnięty nasz komitet KW Samoobrona został przez Kukiza, czego mu oczywiście do końca życia nie zapomnę. To jest osobista moja sprawa, ale jednak proszę zwrócić uwagę na organizację komitetów wyborczych i na fundusze, którymi te komitety wyborcze operują, jak one swoich kandydatów promują. Na przykład taki nikomu nieznany do tej pory Petru wisi już na billboardach, tych wielkoformatowych tablicach reklamowych od jakiegoś czasu we Wrocławiu, chociaż Petru wcale tu nie będzie startował we Wrocławiu, ani do Senatu, ani do Parlamentu, czyli widzimy, że te komitety partyjne, nowo potworzone, rzekomo bezpartyjne, one promują tylko swoich liderów i one nie zamierzają odstąpić od mieszania tymi kandydatami na listach w ten sposób, że są oderwani od ziemi, co zaprzecza logice i w ogóle polskiej racji stanu, żeby poseł reprezentował ziemię, na przykład wrocławską, okręg tutaj wyborczy, a pochodził czy mieszkał w ogóle gdzie indziej cały czas, nie był związany z tą ziemią. No to jest właśnie ten sens sejmików ziemskich i posłów ziemskich, który tłumaczyłem na tym filmie ostatnio z Antonim Strzałą, Sejm Walny, Sejmiki Ziemskie. No to proszę Państwa, 30 dni będę czekać, kazano mi wpisać numer konta, czego odmówiłam, bo po co, skoro w ogóle nie wiadomo, czy mi przyznadzą, czy ten MOPS przyzna mi, bo to jest kompletna uznaniówka, całkowita samowola tej hipokrytycznej władzy, która ma pieniądze dla nie wiadomo kogo, dla 50 tysięcy Żydów na renty, dla ich potomków,
dla spełniania jakichś roszczeń odszkodowawczych, podobno dla Niemców. No po prostu się w głowie nie mieści. A teraz jeszcze obcych tutaj z Pakistanu i z Azji Mniejszej, arabsko wyglądających, a tak naprawdę obawiamy się, że to są kolejne migrancje Żydów z Azji Mniejszej do Europy, zakamuflowane wśród tego tłumu, tak samo jak przy przesiedleniach na co na przykład na ziemię odzyskane przesiedlano także Żydów ze zmienionymi nazwiskami polsko-brzmiącymi, z którymi dzisiaj tutaj we Wrocławiu mamy en masse do czynienia. Oni zasiadają w sektorach siłowych, oni rządzą tutaj na stołkach wysokich, a to są potomkowie band UPA ukraińskich, ludobójców Polaków. I my nie możemy jako Polacy nawet o tym mówić. A przed wyborami to powinien być główny temat, kim są kandydaci na listach, bo przecież każde z tych ugrupowań, które startują, mówi się o czterech tych głównych, wystawia 460 razy dwa albo osiem nawet kandydatów do Sejmu i do Senatu ponad 100 też pomnożone, bo czasami są podwójni kandydaci, no ale przy jednomandatowych okręgach wyborczych jest powiedzmy jeden kandydat na okręg, czyli 100 kandydatów. I kim są ci ludzie? No przecież za miesiąc wybory, a Polacy, elektorat nie wie w ogóle z kim ma do czynienia, z jakimi osobami, bo promuje się wyłącznie liderów. Nawet nie okręgów, liderów w okręgach, tylko liderów ogólnopolskich. W miastach na prowincji. Tak, trzymajcie Państwo kciuki, żebym stypendium dla córki dostała, bo to jest dla mnie sprawa gardłowa. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Szczęść Boże.